Dzień dobry. Czas na nowy temat. Nowy temat, który poniekąd zapowiedziałem na lekcji poprzedniej. A tym tematem jest starożytny Izrael. A dokładnie to w starożytnym Izraelu będziemy. O, oglądamy. Na samym początku muszę przypomnieć moje słowa, które padły w pierwszym temacie w tym rozdziale, czyli że jesteście na lekcjach historii, a nie na lekcjach religii. Jednakże musicie wiedzieć, że to, co teraz powiem, pochodzi właśnie z przepisów biblijnych, czyli takich wymyślonych przez kogoś. Ale to są początki, prawdopodobne początki Izraela i tak będziemy sobie o nich tu mówić, bo Izrael jest pierwszym krajem, który miał monoteizm, czyli wiarę w jednego Boga. Ta religia monoteistyczna to judaizm. A mieszkańcy Izraela to Żydzi. To są takie pojęcia, które są tutaj bardzo, bardzo potrzebne. W każdym razie, cała ta historia Izraela jest bardzo mocno spowita mgłą. My nie wiemy dokładnie, co tam się działo, więc musimy opierać się na tym, co mówi Biblia. Ale nie traktujemy tego jako historię, tylko jako przypowieść, opowieść, bajkę niemalże. Idąc dalej, musimy sobie przejść przez właściwie dwa pojęcia. Plemię, czyli grupa spokrewnionych rodów wspólnie zamieszkujących określony obszar. Tym obszarem, o którym będziemy sobie mówili, będzie Palestyna. Palestyna, czyli kraina, która obejmowała taki bardzo wąski i bardzo górzysty pas ziemi pomiędzy rzeką Jordan. Jordan to jest rzeka, która będzie płynąć przez Izrael, a wschodnim wybrzeżem Morza Śródziemnego. O tu. I teraz tak, do tej Palestyny oni mieli dojść, ci Żydzi. Według Biblii, takim człowiekiem, który miał po raz pierwszy dostać cynk od Boga, że trzeba tych ludzi, Żydów wszystkich, wywieźć właśnie do ziemi obiecanej, do Palestyny. Ta ziemia obiecana to Kanaan, był Abraham. Abraham pochodził z Ur, czyli miasta, które było w Mezopotamii. Jednym z miast państw w Mezopotamii de facto. I on miał doprowadzić do Palestyny, to się nie udało. Ponieważ Żydzi w międzyczasie trafili do Egiptu i tam znaleźli się pod niewolą egipską. Tutaj będziemy musieli sobie zapożyczyć pewną sentencję z modlitwy katolickiej. Jeżeli kojarzycie taką modlitwę jak 10 przykazań Bożych, to początek tej modlitwy jest dosyć symboliczny i tutaj go wykorzystamy. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Z tej ziemi egipskiej i z tej niewoli, o której teraz będę mówił. W międzyczasie w Egipcie pojawił się gość, który nazywał się Mojżesz. Dalej jest to opowieść bajkowa. Mojżesz miał zebrać wszystkich Żydów, wyjść z nimi z Egiptu i tutaj dochodzimy do przypowieści, gdzie miał iść przez pewne morze, miał w ręku taką laskę, uderzył w to morze, morze się rozstąpiło, Izraelici sobie przeszli, a w pościgu Egipcjanie, którzy mieli ich oczywiście dojechać i sprowadzić z powrotem, zginęli, bo morze, jak oni tylko wpadli w tą przerwę pomiędzy wodami, pochłonęło ich całkowicie. Oczywiście jest to opowieść. Jeszcze raz to będę powtarzał. Mojżesz w pewnym momencie się zgubił podczas swojej wędrówki i tam ludzie zaczęli odchodzić od wiary w tego jednego Boga. Tym Bogiem w judaizmie jest Jahwe. Jahwe to jest imię tego Boga. On tam ma imię. I Mojżesz miał od tego Boga otrzymać właśnie 10 przykazań Bożych. To, o których wspomniałem wcześniej. Dalej jesteśmy w sferze bajki. Z czasem jednak dochodzi do tego, że Żydzi doprowadzeni zostali do tej ziemi obiecanej, do Kanaan, stworzyli tam wreszcie państwo. I dalej to jest opowieść. Dalej to będzie bajka, bo potwierdzeń z tego żadnych praktycznie nie mamy. W każdym razie uznaje się, że pierwszym królem Izraela był Saul. Nie miał syna, ale upodobał sobie Dawida, który miał być późniejszym władcą. Jednakże nie był jego synem, to Dawid musiał udowodnić swoje męstwo i podczas jednej z wojen wyzwał on na pojedynek najpotężniejszego, najwyższego wtedy wówczas człowieka, Goliata. I widzimy na obrazku, różnica wzrostu miała być bardzo duża, ale sam Dawid miał procę ręczną, taką, którą się rozkołysało i rzucało się kamieniem w przeciwnika. A że trafiał celnie, to trafił go w głowę. I ten, kiedy upadając, zderzył głową o inny kamień i z dużej wysokości spadał, więc zginął. To potwierdziło, że Dawid jest królem. I ten Dawid zdobył później Jerozolimę i tam w Jerozolimie zrobił stolicę swojego nowego państwa. Miał syna Salomona, który będzie późniejszym władcą. Ten Salomon to też są przypowieści biblijne. Salomon to jest osoba, która słynie ze sprawiedliwych wyroków. Na przykład przyszły do niego dwie kobiety. I obydwie twierdziły, że urodziły jedno dziecko.
się kłóciły, która jest matką. Salomon powiedział, da, będziecie się kłócić. Tniemy na pół, macie po jednej części. I kiedy jedna się zgodziła, to druga powiedziała, że absolutnie nie pozwoli skrzywdzić swojego dziecka. I Salomon dzięki temu wiedział, że ta, która się nie zgodziła, jest prawdziwą matką. I dał jej dziecko. Tak, mówi się o wyrokach salomonowych, czyli sprawiedliwych. To jest przypowieść biblijna, więc może co słyszałeś, słyszałaś na lekcji religii. A jak nie, to teraz już wiesz. W każdym razie, Salomon wybudował wielką świątynię dla Boga Jahwe. To była świątynia jerozolimska, nazywana również świątynią Salomona, bo jest on jej założycielem. Więc to jest taka ważna kwestia. Niestety po śmierci Salomona Izrael się bardzo mocno rozpadł. Uległ podziałowi. Później najechali na ziemie żydowskie Babilończycy, wzięli Żydów do niewoli babilońskiej i to właśnie tam pojawiły się pierwsze symptomy tego, że oczekują kogoś, kto ich uwolni. Oczekują Zbawiciela. I już Zbawicielem dla chrześcijan jest Jezus. Dla Żydów nie. Oni dalej czekają. Nie mają tego Zbawiciela. I tam ci, którzy mówili o tym, że Zbawiciel przyjdzie i przepowiadali to, nazywa się ich prorokami. Więc prorok to jest osoba, która przepowiada przyszłość. Tak w skrócie wyglądają opowieści o Izraelu. A teraz idziemy sobie do pewnych faktów. Będę powtarzał pewne rzeczy, żeby to Wam się wbiło w głowę, bo są to nowe pojęcia. Dla części z Was mogą być one trudne. Żydzi to monoteiści. Wierzą w jednego Boga. Religia Żydów to judaizm. Jedynym Bogiem w judaizmie jest Jahwe. I świętą księgą jest Tora. Tora, czyli pięcioksiąg. Czyli pierwszych pięć ksiąg Starego Testamentu dla chrześcijan. Kolejna kwestia jest taka, że kiedy mówiłem o Mojżeszu, kiedy otrzymał on 10 przykazań Bożych, to jest tak zwany dekalog. I ten dekalog to jest to, co miał otrzymać właśnie Mojżesz na górze Synaj od swojego Boga. I na koniec jeszcze jedna kwestia, która jest bardzo istotna, ponieważ musimy wrócić sobie do świątyni jerozolimskiej. Świątynia jerozolimska w rekonstrukcji miała wyglądać tak. I jedyne światło, które miało się tlić w środku tej świątyni, miało pochodzić z menory. Menora to jest siedmioramienny świecznik, który jest symbolem religii żydowskiej. Do dzisiaj zresztą. I nawet jak ktoś jest Żydem, to nie może w domu mieć menory, czyli siedmioramiennego świecznika. Mogą mieć dziewięcioramienne świeczniki, czyli Hanukije. I to powinniście już kojarzyć. Tego gościa, który zgasił właśnie taki świecznik żydowski w polskim Sejmie. Ale dobra, to nie jest takie istotne. Istotne jest to, że po tej świątyni to nam dużo nie zostało. Została nam tylko i wyłącznie ściana płaczu. Czyli taka niewielka część, która ma do dzisiaj mieć bardzo wyjątkowe znaczenie dla Żydów. Jest to dla nich miejsce święte. Oni, podchodząc tam, modlą się i w takie malutkie zwoje papieru wrzucają pomiędzy szczeliny tych wielkich kamieni te życzenia do Boga. To jest ich modlitwa, którą później zanosi się do Boga. Jest to pozostałość po tak zwanej drugiej świątyni jerozolimskiej. Nie będę wchodził w szczegóły, bo to Wam tutaj jest przecież aż tak niepotrzebne. I to jest wszystko. Teraz będzie czas na podsumowanie i mówiłem dzisiaj o pojęciach, o postaciach. Dat dalej nie było, więc cieszmy się chwilą, bo ona wiecznie trwać nie będzie. I wszystko, jeżeli chodzi o ten temat. A, moi uczniowie przepisują. No. Na chwilkę przerwę. Zachęcam do postawienia mi kawy za moją pracę oraz odwiedzenia mojego sklepu. Znikam. Dziękuję i do widzenia.